Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Przedmiot, który trzymam w ręce, to Śląska Karta Usług Publicznych, długo wyczekiwana, wdrażana przez kilka lat. W końcu w zeszłym roku, w październiku, zaczęła pojawiać się w portfelach gliwiczan i mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. Spróbujemy dzisiaj dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat. Andrzej Wałżyczek, dzień dobry, witam i zapraszam na program Z Kabanu Wśród Ludzi. Czy wie pan, co to jest ŚKUP? Nie. Wiem, że to jest jakaś sprzedaż biletów miejskich. Biletów jakichś, ale co to jest, nie wiem. Nie korzysta pan? Nie. ŚKUP? Nie. Śląska Karta Usług Publicznych. A czytałam o tym rzeczywiście. Co pani wie na ten temat? Autobusy, tramwaje, nie wiem, czy nie basen, kino, tak? Ale rozumiem, że nie miała pani nigdy w ręce, nie używa nie pani. Nie miałam. Śląska Karta Usług jakichś tam powszechnych albo coś takiego. A coś więcej na ten temat? No bilety można na to kupować, nie? Miałeś okazję używać? Jak karty, no trzeba się udać, zdaje się tam coś kaucy trzeba zapłacić, to czytałem o tym. Ale nie zawsze się to opłaca chyba. Ale nie używałeś? Nie, jeszcze nie. Nie ma takiej potrzeby? Na razie nie, kupuję jednorazowe bilety. Bardziej mi się to opłaca na razie. Tak mi się wydaje. Czy wie pani, co to jest ŚKUP? Tak, taka karta, która umożliwia płacenie w różnych miejscach, tak, w miejscach publicznych. Ma pani, używa? Nie, nie mam. Dlaczego? Ale słyszałam. Nie wgłębiałam się w ten temat. Myślę, że jest to trochę uciążliwe zdecydowanie w autobusie, kiedy trzeba odbijać ją i przy wejściu, i przy wyjściu. Jak ja mam bilet miesięczny, no to muszę to robić tylko raz, kupuję i już nic nie muszę z tym więcej robić. ŚKUP? Śląska Karta Usług Publicznych. Słyszała pani? A to tak. To, w skrócie to mi to nie siedzi w głowie. No. No wiem, że jest, mam taką kartę. I jak się pani z niej korzysta? No i mało korzystałam, przyznam szczerze, no. Bo często choruję, żeby gdzieś się szwędać, że tak powiem, no to taka jest prawda. No ale uważam, że jest rzecz potrzebna, no, że tak powiem, dla kultury w ogóle. Znaczy lepsza rzecz niż takie na przykład tradycyjne bilety papierowe na autobus? No pewnie. Czy wie pan, co to jest ŚKUP? No to jest ta Śląska Karta Usług Publicznych. Coś więcej wie pan na ten temat? No, ja z niej nie korzystam, ponieważ jeżdżę sobie bezpłatnie autobusami, bo miesiąc temu skończyłem 70 lat i ta karta jest mi niepotrzebna, ale dawniej korzystałem z innej formy, zakupywałem bilety przez internet i gdybym był młodszy, to bym na pewno skorzystał. No, czym taka karta jest lepsza od papierowych biletów? Z tym, że jest kasowana, jest trzeba skasować przy wsiadaniu i przy wysiadaniu i to się może okazać, że można się załapać na tą najniższą taryfę. No. Poza tym można gdzie indziej korzystać, ale chyba w Gliwicach nie można korzystać z parkowania. W innych miastach podobno tak, w Tychach, w Katowicach podobno tak, a w Gliwicach nie. Czy wie pan, co to jest ŚKUP? Jak? ŚKUP? ŚKUP. ŚKUP. Nie kojarzę. Śląska Karta Usług Publicznych. Aha, dobra. I co w związku z tym? O co chodzi? No, co to takiego? Próbujemy się dowiedzieć. Śląska Karta? Wie pan co? Nie za bardzo wiem. Nie za bardzo. Nic, tak? Nie. Z
Śląska Karta Usług Publicznych na chwilę obecną w Gliwicach służy tylko i wyłącznie do kupowania biletów autobusowych. Nie można nią płacić ani za parkomaty, ani za inne usługi publiczne. Dlatego, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym systemie, zjawiliśmy się właśnie tutaj, czyli na zajezdni gliwickiego PKM-u. Znajdujemy się w autobusie marki Solaris. W kabinie kierowcy, oprócz standardowych przyrządów, mamy jeszcze taką żółtą skrzyneczkę. Do czego ona służy? To jest komputer pokładowy systemu ŚKUP, służący do obsługi systemu przez kierowcę. W celu uruchomienia tego systemu kierowca, wchodząc do autobusu, musi zachować kolejności uruchamiania urządzeń w celu prawidłowego działania systemu. Najpierw włącza drukarkę. Następnie włącza komputer pokładowy systemu i czeka na uruchomienie komputera celem zalogowania się na konkretną linię. Uruchamianie trwa chwilkę, jak tak, widzę. No, kilka minut. Jeżeli nie ma jakiejś synchronizacji wymiany danych pomiędzy komputerem a systemem centralnym, znajdującym się w KZK GOP-ie w Katowicach. Więc tak, kierowca, wchodząc i zachowując odpowiednie kolejności, może na komputerze pokładowym zalogować się na konkretną linię. Wpisuje swoje hasło, następnie wybiera linię, na której będzie jeździł. W momencie zatwierdzenia kodu brygady, czyli linii, na której będzie kursował, wybiera kurs, który obecnie będzie wykonywał. Następuje wydrukowanie na drukarce raportu rozpoczęcie pracy kasjera. Jakieś dodatkowe funkcje, możliwości, bo tam ma między innymi z GPS-em łączność. Tak, z GPS-em kierowca może również na tym komputerze pokładowym sprzedawać bilety jednorazowe, czyli jeżeli pasażer nie ma biletu okresowego na swojej karcie elektronicznej, wchodząc do autobusu może zażyczyć sobie bilet jednorazowy. Wtedy kierowca ma obowiązek taki bilet sprzedać. W formie wydruku komputer. Tak, w formie wydruku. Następnie może skorzystać tutaj z opcji wiadomość. To jest wiadomość, która jest wysyłana do centrali bądź też do naszego dyspozytora celem na przykład powiadomienia go o jakimś zdarzeniu, które zaistniało w autobusie, na przykład wybryk chuligański. Może również na tym komputerze pokładowym zastosować taki przycisk jak blokada. W momencie, gdy naciśnie taki przycisk, może zablokować sprzęt, ekran, bądź też zastosować blokadę ogólną dla wszystkich urządzeń, które są w pojeździe. Następnie, co najważniejsze, wyświetla mu się tu komunikaty dotyczące przyspieszeń i opóźnień w przypadku realizacji jakiegoś kursu. Wtedy kierowca wie, kiedy musi przyspieszyć, a kiedy musi zwolnić. Tylko mówiąc, pilnuje go to urządzenie, tak, żeby wykonywał przejazd zgodnie z rozkładem. Tak, dokładnie. Musi się pilnować w tym momencie. Koło mnie znajduje się typowy kasownik, taki jak w większości autobusów. Przy każdych drzwiach taki jeden znajdziemy. Gdybym teraz bezpośrednio do niego przyłożył kartę, skasowałbym bilet w tak zwanej taryfie odległościowej. Co to jest takiego? To jest nowy wynalazek KZK GOP-u. Polega na tym, że rozliczamy się nie tak jak do tej pory z ilości przejechanych stref, ale z ilości przejechanych kilometrów. Czy to się właściwie ma szansę opłacać? Zobaczmy porównanie.
Taryfa odległościowa wprowadza tańsze bilety dla osób, które podróżują na krótkich odcinkach. Za przejechanie 1 km zapłacimy 2 zł i 20 groszy. Musimy jednak pamiętać, że 1 km często oznacza przejechanie tylko jednego przystanku. Za podróż do 2 km płacimy już 2 zł i 80 groszy, a do 5 km 3 zł i 40 groszy, czyli więcej niż za bilet na jedną strefę pozwalający przejechać na terenie Gliwic dowolny dystans. Jeśli jednak podróż do 5 km przebiega przez obszar dwóch miast, to znów zaczyna nam się to opłacać. 30 groszy zostanie w naszej kieszeni. Dłuższa podróż w taryfie odległościowej również pozwala zaoszczędzić, ale tylko pod warunkiem, że podróżujemy między trzema strefami. Bilet w taryfie odległościowej nie uprawnia nas jednak do tego, żeby się przesiadać i sumować dystans przejechany kilkoma autobusami. Dlatego jeśli jedziemy naprawdę daleko, lepiej kupić bilet strefowy. Za podróż na przykład do Katowic w taryfie odległościowej zapłacimy bowiem 20 groszy więcej. Jak widać z tego porównania, taryfa odległościowa pozwala zaoszczędzić pewne nieduże kwoty pieniędzy, ale tylko przy tych najkrótszych przejazdach. Jeżeli chciałbym teraz zakupić bilet w tej standardowej taryfie strefowo-czasowej, do której już zdążyli się pasażerowie przyzwyczaić, muszę zacząć od wciśnięcia tego przycisku, który jest tutaj w rogu. Następnie przykładam kartę i z listy bardzo długiej wybieram interesujący mnie bilet. Jest ich tutaj bardzo dużo, bo oprócz normalnych i ulgowych są jeszcze bilety bagażowe. Trzeba bardzo uważnie wybrać ten bilet, który jest nam akurat potrzebny, żeby przede wszystkim nie przepłacić, ale też nie kupić zbyt małego nominału. Całość później zatwierdzamy i jeszcze raz bierzemy kartę, aby dokonać zakupu. Kolejny przycisk w prawym dolnym rogu pozwala nam na bieżącą informację o stanie naszej karty, o zarejestrowanych na niej biletach. Jeżeli teraz przyłożę kartę, będę mógł upewnić się, że bilet rzeczywiście został skasowany. To jest tak zwany kasownik dualny, czy też dwufunkcyjny. Jeśli chodzi o obsługę karty ŚKUP, ma on dość ograniczone funkcje. Tak naprawdę służy tylko do odbijania biletów okresowych, ewentualnie zakup w taryfie odległościowej. Nie da się tutaj kupić standardowych, jednorazowych biletów strefowo-czasowych. Natomiast ma on też szczelinę, w którą można tradycyjny papierowy bilet wsunąć i skasować. Zgodnie z zapowiedziami KZK GOP-u, prawdopodobnie za kilka lat będzie to jedyny kasownik umożliwiający kasowanie tradycyjnych papierowych biletów w pojeździe. Śląska Karta Usług Publicznych to system informatyczny, który wraz z utrzymaniem kosztuje blisko 200 milionów złotych. Jak dowiedzieliśmy się dzisiaj, informacja i świadomość istnienia takiego systemu wśród pasażerów nie jest jednak zbyt wielka. Kierowcom również doszło dużo nowych formalności, obowiązków związanych z obsługą tego systemu. Tymczasem korzyści dla pasażerów ekonomiczne związane z chociażby z tańszymi biletami nie są bardzo wyraźne. Czy wprowadzanie takich systemów ma sens, to już zostawiam do oceny Państwu. Ja już się dzisiaj z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Jedno pytanie chciałbym Wam zadać. Czy wiecie, co to jest ŚKUP? Tak. Co takiego? To już jest kolejne pytanie. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.